Dzień dobry! Jesteśmy w chyba już dokończonym obio. Pamiętacie, może nie miałam pomysłu na to, co tutaj zrobić w piwnicy, co nie? No to już do mnie pomysł przypikował niczym Felix do tortu Aleandry. Skoro obio to miejscówka trubadurów, czemu nie umieścić tu pomieszczenia tylko dla trubadurów? Coś podobnego do niszczycielskiej ruderki, no nie? Fajnie by było, skoro Emil się tak interesuje, wiecie, aktorstwem, sławą i showbiznesem i w ogóle wszystkim, to fajnie by było zebrać jakieś autografy sławnych osób i paru simów jeszcze z Zostań Gwiazdą Mam ale jest to chyba tylko Thorn i Octavia. Plus jeszcze, żeby tak uzupełnić tę pustkę z gwiazdami i tak dalej, to nawrzucałam paru od siebie. Tam miskę wrzuciłam, to zaraz pokażę. Wrzuciłam paru celebrytów, można to tak... Ująć. Eee, mamy tutaj Boba Rosa, który <laughs> to właśnie on był w tej parceli, kiedy budowałyśmy zwaj tę ruderkę. Próbował tam, wiecie, dostać się do niektórych rzeczy i tak dalej. Sprawdzałyśmy, czy wszystko działa z kodami Objects, No nie. Także yy, tak to jest Bobros I, i tak to jest ten Bobros. Happy little accident. <grywia> Wrzuciłam tutaj Miss Blue z jej Wiedźminem. Co prawda był to Markus Flex, ale zrobiłam go na Wiedźmin Flex i, i powiedzmy, że to jest inny sim. Wiecie, żeby nie było, że miałam dwóch Markusów Flexów na sejwie. A tutaj mamy Natalię Amber w tym momencie, po prostu natalie Amber, która jest z mojego innego savea, gdzie pierwszy raz sobie przetestowałam na szybko tak prywatnie Zostań Gwiazdą. Przed wiecie, streamami z Miss Blue, także y, będzie miał Emil jakby dostęp do tych autografów, o których y, mówiłam, i, i tak dalej, i będzie sobie mógł jakoś y, je uzbierać. No bo, tak jak wspomniałam, Thorn, Oktawia i, i wiele tych simów z Zostań Gwiazdą już praktycznie u mnie straciło swoją przydatność, więc nie wiem, czy zdążę w ogóle od Thorna i Oktawii wyciągnąć autograf, bo oni są już naprawdę starzy i no, zobaczymy jak to wyjdzie. Najwyżej, nie wiem, może jeszcze kogoś dorzucę albo coś takiego, zobaczymy. Wydaje mi się, że to by było fajne dla Emila. Co tu się stało? Co to w ogóle za, za Simowie mi się wygenerowali? Jeziu, no Marcin Sesaki, to. No Boże. No tak, już ktoś jakaś sława tu przyszła, chyba, tylko kto? Ja nie wiem, kto tutaj sławny przyszedł, bo nie widzę. A ci paparazzi się tutaj tak zebrali, nie wiadomo czemu. Mieszko, mieszko w ogóle tam polazł. A, a i zaraz przed nagraniem jeszcze wrzuciłam mieszko do trubadurów. Bo, bo wydaje mi się, że, że on tutaj pasuje, że on znalazł wśród nas rodzinę, wiecie o co chodzi. O Boże, rybiarze. Może rybiarze są sławni po tamtym odcinku, wiecie. Uuu, co tu za jakieś. Odeon, oh Bartłomiej. A uuu! Toście się dobrali, blondaski. No, także ten. Nawrzucałam tutaj do tej miejscówki fajne rzeczy, typu, właśnie yy, te naklejki. Na ziemię do odgrywania scenek. Mikrofon, żeby mogli sobie odgrywać scenki, jakiś fancy barek. Lustra też do scenek, głównie tutaj jedzonko. Mają toaletę własną. No i, i, i tyle. I ogólnie całkiem spoko. W ogóle oni już mają całkiem sporo punktów przez te wcześniejsze spotkania. Ja bym mogła im coś kupić. Ja im chyba nawet już coś kupiłam wcześniej. Właśnie dywan im klubowy kupiłam. ale ja chcę dywan klubowy. I forgot. Y dekoracje to w dywanach pewnie to jest. Tylko gdzie? O, to jest takie coś? Nie widzę przez grida tych ikonek. Rybiarzów widziałam, ale ja chcę, wiecie co? Aktorstwo. Czekajcie, może tak będzie łatwiej. O Jezus, teraz to już w ogóle nie widzę. U, to jest ich. Ichszy. Ale brzydki. Chyba że damy tak, wiecie, pod kogoś, nie? To, to nie jest głupie akurat. O. Tylko. Yy, no. Może tak? O, wtedy? Yy, chyba chyba okej, okay, nie? Nie wiedziałam, że tak ten dywan wygląda. A to w takim razie jeszcze zobaczę, jak niszczycielski wyglądałby. To zielony będzie chyba. Tak. O, taki. Słowo, przed drzwiami można pierdyknąć, tam wiecie gdzie. No, ale co tutaj jeszcze można kupić? Jakieś opaski, bransoletki przyjaźni, koła. To jest jakieś logo klubu, dobra. Sznur preporczyków. flagi. Zawsze można by było kupić jakąś flagę i wiecie, wywiesić ją jakoś tu, nie? Czy tu na przykład. Albo w ogóle tu, o tak fajnie, że będzie widać stąd, no nie? To może tę flagę weźmiemy. Niech będzie. I wtedy nas jeszcze stać na to. Te bransoletki nie są takie głupie. Wydaje mi się, że oni mogliby coś takiego nosić. Pamiętam w ogóle, że te bluzy kupiłam u Ignacego, to trzeba będzie im ustawić jako ten strój klubowy czy coś takiego. Tylko... Eee, gdzie będą teraz te flagi? Też w dekoracjach, ale eee, tu? W różnych czy? Nie, no chyba tu. Ej, no fajnie, ja mogę sobie tak po prostu wsadzić też sznury proporczyków, ale bez sens. Wykupi logo też jest! Co to w ogóle? ja mam wydawać punkty na to, jak mogę na coś innego? Patrzcie, można by było to pierdyknąć nawet tu gdzieś, nie? O, nie wiem. Czy tu? To nie jest takie głupie, ale no z drugiej strony, dobra. Ja nie będę oszukiwać, ja będę wykupować te rzeczy. A, jeszcze takie coś jest. Ale śmieszne, widzicie? Ja się nie interesowałam za bardzo tymi rzeczami do odblokowania. Aha, tak ta flaga wygląda. To jest to, tak? Flaga klubowa. No to to odblokowaliśmy, to mogę najwyżej wrzucić. Eee, Pfff, pytanie teraz. Gdzie są te nasze śmieszne niszczyciele są tu. Aha, tak to wygląda. Ujjjj. Trochę taka styrana ta flaga. Nie podoba mi się trochę. No ale powiedzmy, że z braku laku na razie. Później może damy to, to logo czy coś. Zobaczcie w ogóle jakim relacja spadła. Przez to, że nie są jeszcze dorośli chłopaki. Ale w ogóle to ja mam chyba wyłączone w tym momencie starzenie. Tak, wyłączone mam, bo chyba nie w tym odcinku chce im robić urodziny, tylko w kolejnym bo yy, no te, te miejscówki i tak dalej, wydaje mi się, że to trochę czasu zajmie nam w rozgrywce, także tak, w ogóle cofnęłam też yy, wiosnę, bo jakoś mi strasznie szybko ta wiosna zleciała, niedawno mieliśmy urodziny Feliksa, które były zimą, a ja już prawie lato teraz miałam, więc ja sobie cofnęłam na początek wiosny znowu, porę roku, bo, bo chciałam więcej wiosny i... I, i w ogóle, i wybaczcie mi, ale, ale tak, cofnęłam sobie i przez to y, mamy dzisiaj Dzień Wagarowicza jeszcze raz w tym roku. Także wykorzystałam go właśnie na Emila, a jutro może uciekniemy Ignacem i wskoczymy do y, parceli niszczycielskiej, to Wam pokażę, co tam się zadziało. W ogóle y, dajcie mi znać, jak to wygląda. Mi się wydaje, że całkiem tak artystycznie ten pokój wyszedł. I jak odblokujemy sobie te proporczyki i tak dalej, to będzie można tutaj jeszcze więcej porozwieszać, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to tak do końca, bo by... chociaż ten sznur proporczyków, to tu można by było tak fajnie położyć, czy coś takiego, także no, ewentualnie na tych oknach tutaj, to też by fajnie wyglądało. Widzieliście, jak te proporczyki wyglądały wcześniej. Także pomyślimy, co tutaj jeszcze ogarnąć. Gdzie jest w ogóle Mieszko? O, Emil zaraz ma zajęcia. Przecież jest święto dzisiaj. Dlaczego musi iść? No nie, no i fajnie, no i kurczę, pójdzie i mnie cofnie na inną parcelę. Nie wiem, chyba do dziedziców mnie wrzuci z powrotem. Coś mi się tak wydaje, jak on pójdzie stąd. W tym czasie może jeszcze pouczyć się nowych kwestii. W ogóle zobaczcie, co się zadziało. Siódmy y, poziom umiejętności aktorskich już mam, także wow. To no będzie miał łatwą karierę, wydaje mi się. To przynajmniej jest jakiś plusik. Ale jeszcze zaraz musimy zaatakować te autografy. Widzę, że tutaj nie ma kurczy żadnych sław. No to słabo. Niby paparazzi łażą, więc ktoś to powinien być. Czekajcie, ja sobie zastopuję na moment po prostu i popatrzę, bo nie no, wychodzi na to, że ktoś tutaj jest. Tylko yy, hmm. Jest! Amber! Dobra, czekajcie, może nam się uda złapać jeszcze. Poczekaj, nie idź tam do pracy, czy tam gdzieś, tylko yy, poproś o autograf, Amberkę, i spróbuj się przywitać. Najpierw, najpierw niech poprosi mu o autograf. Ciekawe, czy ona w ogóle mu go da. O nie! No, bez jaj! On będzie bardziej sławny od ciebie, ty zdajesz sobie z tego sprawę, babo? Czekajcie, yy, poprosi o autograf. Jeszcze raz, stop. No, nie idziesz nigdzie. Dasz mu w końcu ten autograf. O! No i świetnie, mamy, mamy od Natalki, ale fajnie. Z jej zdjęciem, boże. Boże, w tym stroju, w którym jest teraz, dało w ogóle zdjęcie. No nie. Nie. Jak to tak? weź przebierz się, babo. I teraz ją poprosił autograf. O, dobra, będzie miała ładniejszą fotą. Nie, <grym>, nie wiedziałam, że to tak działa. I co? Dwa ma teraz. I tak, teraz ma widzę w tych innych ciuszkach, bo widać jej usta tutaj zamalowane. A, a ty leć na zajęcia, czy coś. Bo już jesteś totalnie spóźniony. Upsi, Daisy. No, no i mówiłam, no i wali mnie do dziedziców. No spoko, no przeżyję. Będzie dużo ekranów czytywania w tym odcinku. Będę miała totalnie dużo do wycinania. God damn it. No i wrócił. I spadła mu odpowiedzialność tylko dlatego, że się spóźnił. No to jest w ogóle piękne. Weź, nie wiem, jakąś focie na Instagrama wrzuć. Dobrze. Boże. Już Ci nie pasuje ten kurczak, Ignac? 97 obserwujących, no to na miniaturce mi się trochę skłamało. A to dlatego, że mi się już nie chciało edytować. Jak zrobiłam screena, wiecie, z Instagrama czyjegoś, to już nie chciało mi się edytować tych danych, tylko zmieniłam, wiecie, y, nick na Emil Dziedzic i awatar skleiłam taki Simsowy i to było wszystko. A, właśnie, widzicie, czego tutaj brakuje? Tak, to Ignac zarąbał te wieże. Maciuś, Maciuś, weź idź. W ogóle, wiecie co? A propos teraz Maciusia, zobaczcie, z kim on się hajtnął. Nawczyta no, się to w końcu? Może w tym stuleciu? O, z Adrianną Maluch. To jest ta, z którą y, na początku szlifowałam Ignacego, tylko y, potem y, ładniejsze kandydatki wskoczyły mi. A właśnie, Ignace to fajnie by było, jakby się na gitarze nauczył grać, co nie? Mi się tak wydaje. To niech on sobie poćwiczy. Dobra, trzeba jeszcze skorzystać z tego dnia i iść Emilem po inne autografy. <laughs> na pewno chcę odwiedzić Boba Rosa. Bob Ross był w wierzbowej zatoczce bodajże. Ja tutaj wrzuciłam taki fancy bardzo domek. <laughs> Bob Ross. Może akurat będzie. Co prawda Bob Ross jest znanym artystą, malarzem, a Natalka była aktorką, ale Emil i tak się bardzo nim inspiruje, także. no O, tutaj śnieg pada, weź, bo tutaj jest zimno. No a to wtedy on jest też w zimowych, czekajcie, ja go... Yy, Boże, wszystkich będę, kurde, MC traktowała. Zapomnij aktywnego Sima, nie. Yy, dreser, zmień strój i dawaj codzienny, Albo o, w ogóle takie... Najsu nice I, I poproś go o autograf. On ma w ogóle cztery gwiazdki, bo on jeszcze żyje, wiecie, i y, jeszcze nie ma z nim memiksów, nie zasługuje jeszcze na y, piątą gwiazdkę. No nie no, odmówił mu? Halo! Co to ma być? Jeszcze raz. Poproś go o autograf. O, a teraz teraz nagle, okej. Okay. Co w ogóle, co ten po prostu, i no, miły co? zawsze, a tutaj jakoś tak. Kogo ja jeszcze miałam atakować? Miskę! Miski co prawda domu nie przenosiłam, tego ze streamów, bo mi się nie chciało. Mieszka tutaj, gdzie mieszkała, yy, jak ona się nazywała? Pomarańcza, ale wcześniej... Wed, <ścoughs> zostań gwiazdą. E, tak, e, to była mamusia właśnie, co? Mi się to, mi się to nie podoba. Mi się to nie podoba, ja y, odmawiam. Ona dla mnie na zawsze będzie pomarańczką. Nie no, Halo! W ogóle tym jak spadła ten zła relacja? Nani? Co tu się odwalało w ogóle, jak mnie nie było? Ja tam muszę w tym zarządzaniu światów zrobić. Po prostu, wiecie, renament. Ale mi się z drugiej strony tak nie chce. Wiecie, ile tam jest tych Simów? Kurde, a MC mi ich przebiera. Nie wiadomo, co z nimi robi. Kariery w ogóle zmienione. Nie ma sensu, nie chce mi się. Aha, my tak po prostu to nie. To my mieliśmy przy Bobie Rosie, wiecie. Farta, tutaj się widzę, tak łatwo nie dostaniemy. To trzeba będzie czekać na miskę gdzieś na parcelach publicznych. Może przyjdzie nam do yy, niszczycieli, to akurat Emil się tam zjawi tajemniczo. Nie wiem, dostanie cynka od Adama, wiecie, tak tajniacko, bo oni się niby kolegują, więc. <ścoughs> no trudno, no. Chyba, że skończymy jeszcze do Bailey Moonów, bo tam może się dostaniemy, bo oni chyba się znają z ich, może to jest wnuczka? No to bo córka chyba to nie była. Nie wiem, nie pamiętam, czekajcie. Ale Maria się chyba stąd przeprowadziła. No nie. O, ale stoją tutaj, patrzcie. Poproś o autograf y, Torna. No co to ma być? Proszę o autograf. Torn, nie wkurzaj mnie. No, pierwszy raz w ogóle odmówione dwa razy. No to o fotkę z ręki chociaż. O fotkę z ręki to chcę. Autografów to już nie chcę rozdawać, co to w ogóle jest? I co, będzie ta fotka z ręki gdzieś w autogra... nie? bez sensu, dobra, halo, poproś o autograf. A ten Mateusz, to, czyj to jest? No, co jest... A spróbuj mu się przedstawić. No patrzcie, co za typ w ogóle, czwarta gwiazdka, się wozi jakby był nie wiadomo jaki. To od Natali szybciej dostaliśmy autograf. No, co za No nie, to nie ma sensu, nie będziemy tutaj na deszczu stać. Wracaj do domu, Emil. Boże, ten dzieciak z parasolką tupta. A ty czemu masz nagle czarną parasolkę? No fuck? Przecież ty miałeś arbuzika chyba. Co jest? A Ignaz miał chyba biedroneczkę. Czemu masz nagle czarną parasolkę? Co, czas przywdziać czerń? God demyt, no. O Boże, teraz będzie pół godziny biegu. Gdzie musisz dobiec? Gdzie trzeba się teleportować? W którym miejscu to... Jezus Maria. Nie rozejrzał się na prawo i lewo, jak przebiegał przez ulicę. No he he he. O Jezu, naprawdę pół godziny trzeba obiec. Kto to jest? Miska! Halo, spróbuj się przedstawić misce. Misia, co ty masz na sobie? Misia! M Misia, co ty masz na sobie? Boże, co ona ma na se? Czapkę z grzebieniem. Dreser, zmień strój. W jakim stroju my ją chcemy w sumie, bo ona ma bardzo dużo strojów. Dobra, niech będzie basic. O. Proszę, jak pięknie. Oho, mis misce się nie podoba. No Jezu, poprosił o objęcie, poprosił o autograf. E, gdzie wy musicie... Gdzie wy idziecie, żeby się objąć, Boziu? O, proszę, od miski od razu się dostaje autografy. To jest najbardziej cudowny sim ever. Proszę bardzo. Jej, mamy Miskę! Mamy Boba Rosa, mamy Natalkę, mamy Misunię, także y, ja jestem nawet kontent. Kurde, wiecie, myślałam, że największy problem będzie z tymi simami, którzy mają y, tą ostatnią gwiazdkę sławy. A tutaj y, Thorn się okazał po prostu nie. Nie dam autografu. Kici w mm, ucho. Bez sensu no. o, o, kto tutaj ćwiczy Właśnie, tak a propos Nie ma maksymalnego potencjału ciała Czyli ty musisz ćwiczyć Spektakularny trening Miał na maksa sprawność fizyczną, ale Okej Okej okay. okay. No to yy, szybko poszło Fajnie, fajnie, nieźle Okej, okay, wcielenie z możliwości Proszę z powrotem, co tutaj jest? Zatkaj odpływy wody w trzech różnych domach Uh, Prawie wudu 5 razy. osiągnij dziesiąty poziom złośliwości. Już mamy, już mamy ósmy? Znaczy ja pamiętam, że miał siódmy ostatnio, ale już mamy ósmy? Faken. To nieźle. Boże, jak jest późno. Halo, wszyscy dziedzice do spania. Emil, bo nie wstaniesz do szkoły. Ignac, to nie wstanie do y, imprezki u niszczycieli. I ja w ogóle usunęłam wcześniej właśnie pieniążki za te wieże, ale jeszcze musimy kupić sobie z powrotem ją teraz. Boziu, Felek będzie już znowu musiał ulepszyć, no ale dobrze. O to chodziło, tak? On... Po prostu pradnie z domu. Chociaż my praktycznie od razu pójdziemy na niszczycielską, bo wam chciałam ją pokazać. Ja tam jeszcze, co prawda, jej nie skończyłam, i wydaje mi się, że tam jeszcze jest całkiem sporo do zrobienia, tylko po prostu muszę wpaść na to, jak zagospodarować tą przestrzeń. No bo nie chcę tylko tam, wiecie, wrzucać mm, same kanapy, same plakaty i ten, tylko tak faktycznie, żeby to miało ręce i nogi, i żeby można było tam dużo zrobić, żeby można było się tam dobrze bawić z imami i, i żeby to było po prostu na długi czas. I i tak dalej, no nie? Boże, jaka focia w piżamce koło kosza przy kuchni. Będzie miał tego abonenta jak nic, no ale trudno. Tutaj dałam w ogóle taką tabliczkę z. To jest bodajże z przygody w dżungli. Raczej tak, bo nie mam StrangerVille, więc jest to z przygody w dżungli albo w sumie z planeru Także jedno z dwóch. No i wiecie takie ostrzeżenia, że tu są niszczycie. W ogóle te serduszka, co nie? Przez ten dzień miłości tutaj cały czas są. Zaraz mnie szlak trafi. Anyway. Eee, tak, to jest Selwadorada. Selwadorada bo jest na temat trucizn, można przeczytać. No, są tutaj jakieś graficiory, są zniszczone ścianki. Tutaj wrzuciłam w ogóle, widzicie, to, tą scenkę taką homemade bardzo y, do występów. Czemu nie? Stwierdziłam, że, że, że można. Zacznijmy może od tego, że y, ta środkowa przestrzeń się nie zmieniła prawie wcale. <laughs> Oprócz tego, że bar jak... Y, y, tak, nie ma tutaj teraz barku. Y, na górze u niszczycieli dodałam lampeczki, y, dodałam więcej stafów tutaj leżących, bo pamiętam, że chyba ostatnio tego nie było. Jakieś plakaty Chyba wtedy też napchałam. Tutaj zrobiłam w ogóle taką ściankę, w której tutaj nic nie będzie, oczywiście. No i tutaj jest kanapa, jakby z widokiem na drogę, tutaj. Jakieś widzicie plakaty ostrzeżenia. Tutaj zrobiłam taki kącik z workiem treningowym: znowu plakaty, jakieś rysunki, pewnie Adama albo Rossio, nie wiem. Znowu tutaj jakieś nie wiadomo co, wszędzie leżące, jakaś elektryczna zapalniczka, chyba tak to można nazwać. Jakaś gaśnica, maska w ogóle spawalnicza, klucz francuski, metr, rękawice bokserskie, jakaś paczka, nie wiadomo z czym, tam, 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 jakaś puszka, jakieś. Płyny, długopisy, notatniczki. Tutaj te listy cały czas były. Wsadziłam tutaj w ogóle dywan z zostań gwiazdą, a to nie pamiętam, czy na odcinku wsadzałam, czy nie. No i tutaj jest ten kącik z bombelkami. Znowu tutaj wrzuciłam dywanik, plakaty, jakieś fajne gwiazdeczki, księżyce i tak dalej. Tu jest w ogóle fajna rzecz, bo tu jest właśnie przestrzeń na mural. I to jest super, bo tutaj um, powiedzmy albo Adam, albo Rossi, albo ktokolwiek będzie mógł sobie przyjść i zrobić mural. No i um, creme de la creme, przechodzimy do tej piwniczki tutaj. Obsunęłam w ogóle te ściany na maksa w dół, jak się da, czyli są na najwyższe jakby tej wysokości. Dodałam tutaj jakieś graffiti. Pęknie. Wywaliło mi graffiti jedno. Jak to się stało, że mi wywaliło graffiti? Czekajcie, ja je uzupełnię przy Was, no co się będę? Ono tutaj mega pasuje, no tu musi być. Sorry, memory. No właśnie, także są przeróżne grafiti. Z tych pęknięć nie widać, albo te pęknięcia w ogóle wywaliło teraz chyba, czy nie? A chciałam, żeby były te pęknięcia na tym graffiti. Oh, well, whatever. Róża Dziedzic, co ty już zrezygnowałaś, zrezygnowałaś z treningowania? No, yy, także tutaj jest ta przestrzeń yy, Dance Dance Moves. Jest tutaj cały czas ta konsoleta, yy, znowu plakaty, proporczyki jakieś świecidełka, kanapa do wyczilowania. tutaj z tymi yy, jak to się nazywa parkietami tanecznymi, tekturami. Nic nie robiłam, bo stwierdziłam, że one mega pasują do tego miejsca, więc niech tak zostanie. Znowu dywan z zostań chyba gwiazdą to jest i mega tu pasi. Ej. No powywalali mi rzeczy, tutaj było więcej rzeczy, tutaj nóż na przykład leżał w ogóle, no ale dobra, przynajmniej ten nóż tutaj jest, ale bez sensu, i ta paczuszka nie wiadomo czego, jakieś wizytówki, znowu butelki, nie wiadomo co. No tutaj jest taki jakby składzik, aha i tutaj właśnie ten kącik też ma być dla niszczycieli, bo tutaj wiecie niby, że oni tutaj całą miejscówkę ogarniają, czyli te drzwi też blokujemy, drzwi zablokowane są też tu żeby nie było. No a do reszty yy, jakieś randomy mają dostęp, więc tak. Tak to wygląda. Na razie na razie tak i ja jeszcze tutaj oczywiście zmiany jakieś poczynię, ale na chwilę obecną tak to wygląda. Tutaj jest ta toaleta taka śmieszna, ale fajne. Ale super. Wowzi kurtki. O, dzień dobry. Misiowa kurtka, ale super, fajnie. Teraz jeszcze jakieś spodnie pasujące i będzie super. Te poszarpańce są fajne, lubię je. Może dajmy im poszarpańce? To znaczy, to i tak tylko Rosio będzie miała, więc. Um... I co, jak teraz przyjdą, to będą przebrani w te super stroje? Klubowe? No, nie wiem teraz, czy te spodnie tak pasują. Za dużo zielonego, nie? Chyba trzeba ciemne jakieś spodnie im dać. Może takie. Albo takie, o. W ogóle w kasie mają jakiś taki śmieszny połysk, co nie? Normalnie w grze tak nie mają. No, lepiej. Zdecydowanie lepiej. To co, impreza? Y Barmanka stwierdziła, że hmm, pierdzielę. Nie robię. No. Nie no, ja Wam powiem szczerze, że mi się mega podoba ta miejscówka. Zwłaszcza właśnie ta piwnica. Y tak jak mówiłam, ona uległa totalnej przeróbce. Zupełnie inny kształt miała wcześniej. Co ty. Bez muzyki tańczysz? Dobra, jesteś. No, y, uległa totalnej przemianie y, ta miejscowa, ale wydaje mi się, że, że taka teraz jest interesująca, że, że fajnie to wygląda. Tylko, czemu nam DJ nie przychodzi? Myślałam, że w ogóle przyjdzie pani basu i zawali nam basem, A tutaj tak. Aha, w ogóle, oni są partnerami w zbrodni i mogą robić jakieś dziwne psikusy. Epickie to jest. Owiną teraz wszystko bekonem. W ogóle wszyscy niszczyciele są razem partnerami w zbrodni, tak to zrobiłam i można z nimi robić właśnie jakieś porąbane psikusy. Planuj wszczęcie bitwy na jedzenie. Planuj wepchnięcie ważniaków do komórki. Planuj uwolnienie z skoczków. Zrąbiste są te rzeczy ogólnie. U, oni też mają dużo punktów, to może coś kupimy. Co tutaj jest? Propoczyk, i już wiemy, że flaga nie wygląda za dobrze. Dywan wygląda w miarę, ale te proporczyki wydaje mi się, że to byłby dobry zakup. Jeszcze to wygląda chyba w miarę, nie? Ten taki pojedynczy proporczyk. No bo bransoletka to nie jest w ich stylu. Bluza adresowa, mają już kurtki skórzane. Czapka z daszkiem też nie. Co oni mają na se? Czapkę z daszkiem. Yy, bransoletki przyjaźni, no, 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 no. Logo klubu jeszcze w miarę, ale... No, chyba te proporczyki, te dwa będą, będziemy celować w te dwa. Także na razie sobie może kupimy ten sznur cały. Really nice. Very nice. I like it. A tu możemy jakoś tak fajnie? Uh, very nice. To ma być po prostu z góry widać, że to jest ich miejscówka, nie? Taki, Taki zamysł. Można by było też tą czachę gdzieś. Pasuje to do nich. Wiem, że, że oni oficjalnie mają niedźwiedzie, ale wydaje mi się, że, że te czachy też można gdzieś powkładać. I będzie to w miarę wyglądało, nie? Berina! Co się stało z drzwiami? Nie planowałam ich zamurować. Halo. <grymne> no, okej. Okay. That was. Um, interesting. No i właśnie ja tutaj zawsze tak pojedynczo coś dorzucę. I to w sumie chyba jest najbardziej takie realistyczne, no nie, że ja robię tak klater sama z siebie. No bo też normalnie wiecie, oni by nie wpadli tutaj i nie udekorowaliby całego y, domu naraz. Tylko na spokojnie. Dodają coraz więcej, coraz więcej i to coraz bardziej działa, no nie? Coraz bardziej miejscówka wygląda na taką ichszą. No i o to w tym chodzi, o to mi właśnie w tym chodziło. Niech tak będzie, że ja po troszku będę sobie dorzucać i, i w końcu będzie ta parcela idealna. Felix jest w pracy. Jak Felix wróci z pracy, to mi się wydaje, że wrócimy i będziemy mu zmieniać tą pracę już. Może Akira, oho, zaraz się wszyscy dziedzice zlecą. Flora? To jest w ogóle simka Epic. Ja ją muszę mieć w znajomych. Przyszła na imprezę Miska? A to Miska. Flora jest epicka. Wyobraźcie sobie, że ona ten kostiumik miała na sobie. Ja ją tylko jeszcze tak podrasowałam i zmieniła miejsce. Była na taką totalną disco, bo miała afro i właśnie ten kostiumik w kasie. Wyglądała cudownie. To jest w ogóle Dreamer. Cudowna jest ta simka po prostu. Jest Dance Machine i w ogóle. Pamiętam, że na Discordzie właśnie udostępniłam jej fotę z kasa. To ludzie mówili, że, że Jezus Maria jakie disko. I że nie, ja po prostu kocham tę zimkę. Cudowna jest, zaprzeć do klubu niszczyciele. Nie no, ona nie będzie tak dobrze wyglądała w tych ciuchach. Ona tylko w takich disko dobrze wygląda. No! Babo! Ja tu się chciałam zaprzyjaźnić. No ale dobra, znamy ją to. Będzie można do niej dzwonić, pisać, <śpisać> i tak dalej. Bożu, Akira, widzę, że za światy to na trzeźwo się nie da, co? I feel... O, Jezus! Same sławy tutaj przyszły dęsić. Teraz Amberka przytuptała. No, o, mówimy o sławach. Tutaj mamy największą sławę. Ciekawe, czy ja bym jej mogła zrobić wizerunek. Mogę. Ty <grym zlemiksuć> Może muzyka z dwójki zremiksowana? Co? W ogóle, a propos jeszcze niszczycielskiej, to jest breakthrough, moi drodzy. Pewien widz wpadł na totalnie cudowny pomysł, który działa, bo już go sprawdziłam. Goni właśnie wpadła na pomysł, jak przenieść właśnie te meble stworzone przez Ignacego. Wystarczy, moi mili, wiecie co zrobić? Zrobić pokój. Macie pokój. Wrzucacie tam item. Zapisujecie go. O. I ten jest tutaj, w środku. Zapisujecie go. Potem wrzucacie go z powrotem na niszczycielską parcelę. I wiecie co? A, czekajcie, bo teraz właśnie dziedzicom usunęłam kosz. Przenosi, właśnie, nam w ten sposób meble, i mają podpisek stworzone przez. Sprawdziłam to poza przed nagraniem i e, działa ten sposób. Ja bardzo dziękuję tej osobie, bo ja oczywiście nie wpadłam na to, bo jestem e, kapustą z e, oczami, ale ja się mega cieszę, bo będę mogła właśnie zrobić parę tych mebelków, jak wam udostępnię wtedy niszczycielską parcelę, To będzie coś tam takiego od Ignaca i, i bardzo mnie to cieszy. Naprawdę mega dziękuję za ten pomysł. Nie wiecie jak, jak się ucieszyłam. Naprawdę. Jak się to udało, to takiego banana miałam na twarzy rzeszok. Także trzeba znowu tutaj wrzucić ten stu, stu i niech sobie Ignasz pracuje. Dobra, zaraz będzie Felek wracał z roboty, także ogarniemy to wszystko. Maciora oczywiście jej się szczać chce. Za każdym razem jak na nią kliknę, to się jej chce szczać. Ignaz, w ogóle spełniona, aspiracja jedna. Wow. Znaczy te wódu, ale to... Słyszałam, że to można zamówić przez internet. Czekajcie. Jest, lalka wódu. No widzicie. Ale drogie, droga Investition... I co będzie miał w wyposażeniu? Ma w wyposażeniu. Dobra, super. No, donica. Ej, e, mogliby. Jak... Wiecie co? Kurde. Mogliby tam sadzić jakieś nie wiadomo co, nie? <laughs> to nie jest takie głupie. Dobra, niech zrobi donicę. Ale nie, spoko, spokojnie. Oni będą tam sadzili miętę. Mięte. Szanujmy się przecież. A ty mogłabyś dokończyć kiedyś ten obraz. Jestem ciekawa, co ty tam chcesz namalować. Zaraz ci zmienimy robotę, Felek. On potrzebuje po prostu zmiany spojrzenia na świat. Niech sobie doje groszek, który tutaj leży. Nie wiem, kim go wyciągnęłam, ale niech zje na spokojnie. Eee, dobrze, zmieńmy pracę Felixem. Prosiliście mnie o jakąś karierę w stylu witaj w pracy, więc wydaje mi się, że, że detektyw byłby chyba najbardziej taki spoko. No bo doktor to tak od czapy byłby. Naukowiec, trochę też od czapy, no bo wcześniej był archeologiem, no to może ten detektyw żyznę fizyczną ma. <laughs> Więc to nie jest takie e, głupie, chociaż ta kariera się tak bardzo bagowała, ale spróbujmy. O, aspiracja spełniona. Macy ma z dwunastoma lub więcej cechami, Boże. W komentarzach dostałam parę propozycji, jak ma się odbywać ten jego kryzys wieku średniego i tam pisaliście coś w stylu, że mm, no, niech niech będzie dziecko, niech będzie zdrada, niech będzie coś tam... A mi się wydaje, że to do niego nie pasuje tak ogólnie, że no aż tak hardkorowo to by raczej Felix nie poleciał, wiecie, nie jest raczej takim typem. No, no właśnie takim, no, rozumiecie? Rozumiecie, nie? No, także y, chyba nie, ale mógłby sobie zrobić jakiś tatuaż, tak po prostu. I wydaje mi się, że nawet mógłby zrobić z, z Salvadorem. Jest chyba taki jeden tatuaż, no nie? Więc mógłby sobie taki zrobić. Ja na razie się tak naprawdę właśnie zastanawiam, co by do niego pasowało najbardziej w czasie takiego kryzysu. On ma być po prostu teraz bardzo biedak, zagubiony. Kurde, najśmieszniejsze jest to, że on nie jest ani, że on jest mega wysportowany i mega chudy, a w ogóle, na no, takiego nie wygląda, no ale. O! Badum, badum, a są jakieś takie fajne kolory. To ma taki gra gradiencik, patrzcie, ale jajca. No nie, no takiego różowego to nie, ale... Uuu, ej, ten jest fajny. Bo ten to tak mało widać, ten gradiencik, ale tu to tak fajnie jest to przejście zrobione. jeste! Dobry, dobry, no. Dobra, okej, okay. no to zróbmy mu tatuaż. Czemu nie? Ej, epicko. No, felek. I like it. Także mamy jedną drobną zmianę w Feliksie w ramach kryzysu wieku średniego. Nie, no naprawdę podoba mi się. Pasuje mu. Epic. Jeszcze ten gradientik jest taki spoko właśnie, nie? To przejście kolorystyczne. No bo tak ten, ten czarny to tak trochę faktycznie mech wyglądał, ale z tym gradientikiem to super jest. Ptasiornie z I Ja muszę tu wyczaić miejsce, żeby te autografy kurczę dać. A co to takie małe? Jak będzie większe, to to zepsuje yy, jakość mocno tego? Nie. No i super. Ale fajnie. A czy da się ramkę zmienić? Niestety nie. Ale super, Bobros. <noise> <noise> o i inne są te podpisy, ale śmiesznie. No, także chyba będzie trzeba tutaj kończyć, bo on ma pracę za 9 godzin. To przejdziemy się raz do tej roboty. Stwierdzi, że to też mu nie pasuje i o Jezus Maria, pomocy, nie? Cicho się wi ja tu teraz, ja tu teraz gadam, ja tu teraz mówię, kontempluję. No, także w przyszłym odcinku chłopaki mają urodziny, a Feliksem przejdziemy się raz do super pracy detektywistycznej. Ehm, oprócz tego podjęłam decyzję, że udostępnię wam dzisiaj i obio, i niszczycielską, ale pamiętajcie, że obie te parcele mogą się tak naprawdę różnić po udostępnieniu, bo zwyczajnie nagrywam ten odcinek w niedzielę, czyli e, dzień po pojawieniu się odcinka Achten Ignac, więc będę miała tak naprawdę jeszcze tydzień na jakieś ewentualne zmiany w obu miejscówkach, które mogą po prostu zaistnieć poza nagraniem. Także ten. Dzięki wielkie za obejrzenie filmiku, jeżeli Wam się podobało, wiecie co robić, zapraszam Was na grupę na Facebooku i naszego super Discorda, linki są w opisie, a my słyszymy się kolejnym razem. Pa, pa!